Szanowni Państwo, witamy na naszej antenie panią poseł Annę Sobecką. Szczęść Boże, pani poseł. Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie i pana redaktora. Pani poseł, czy już pani podjęła ostateczną decyzję, że startuje pani z list Libertas do Parlamentu Europejskiego? Tak, długo grono osób o takim charakterze patriotycznym namawiało mnie do startu do Parlamentu Europejskiego z list właśnie Libertas. A dlatego Libertas, bo do tej pory jakoś kierownictwo PiS nie zareagowało na mój 5 lat temu wynik, jaki zrobiłam w wyborach do Parlamentu Europejskiego z województwa kujawsko-pomorskiego. I nie miałam praktycznie rzecz biorąc skąd kandydować. Ci ludzie bardzo długo, usilnie i nieustępliwie namawiali mnie i w końcu się zgodziłam. A idę tam po to, by bronić cywilizacji chrześcijańskiej, by bronić tam życia i bronić rodziny. Jako że Parlament Europejski do tej chwili jakoś tak w sposób destrukcyjny w swoim ustawodawstwie parlamentarnym traktuje rodzinę, to też wydaje mi się, że niezbędna jest tam siła, która by temu się przeciwstawiła. Czy ktoś z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości rozmawiał z panią na temat z jednej strony kandydowania z list Prawa i Sprawiedliwości, bądź też teraz, żeby pani zrezygnowała z ubiegania się o mandat europosła z Libertas? Nie, nikt ze mną nie rozmawiał. Natomiast ja poprzez wiele dawałam znaków, poprzez rozmowy moich kolegów z kierownictwem PiS, że jestem gotowa wystartować do Parlamentu Europejskiego. Sądzę, że jeżeli ktoś potrafi, zna się na matematyce, zna się na polityce, to takiego parlamentarzysty nie powinien lekceważyć. Sądzę, że bardziej tutaj chodzi chyba o moje poglądy, bo środowiska narodowo-katolickie do tej pory stwierdzam z całą odpowiedzialnością, że przez Prawo i Sprawiedliwość są marginalizowane. Na listach wyborczych, jeżeli to ktoś się znalazł, to trzeba było dużo wcześniej zabezpieczyć się jakimś postanowieniem, jakimś podpisaniem umowy. Nie sądziłam, że takich aż trzeba przedsięwzięć, aby do tego doszło. O jakich umowach pani poseł w tej chwili mówi? Myślę tutaj o umowach wcześniejszych. My, to znaczy chodzi mi o stowarzyszenie ludowo-narodowe, które utworzyło koło po wyjściu z Ligi Polskich Rodzin. Myśmy mieli taką niepisaną umowę. Natomiast z tego, co wiem, byli ludzie, którzy bardziej byli przedsiębiorczy i zabezpieczyli się, podpisując to formalnie na piśmie. Takie stanowiska, żeby mogli znaleźć się na listach wyborczych, czy to do Parlamentu Europejskiego, czy też do Parlamentu Polskiego. Pani poseł, jakie znaczenie dla pani decyzji miało wyznaczenie Ryszarda Czarneckiego na numer jeden w okręgu pomorsko-kujawskim?
No bardzo paraliżujące, muszę powiedzieć. Ja się tego kompletnie nie spodziewałam. Myślę, że nie tylko ja, ale i tu działacze lokalni, którzy w Prawie i Sprawiedliwości działają, bardzo się zdumieli takim zachowaniem i takimi decyzjami kierownictwa PiS. Bo no, nikt się nie spodziewał, że dadzą nam eurodeputowanego i to z Wrocławia. Naprawdę były mowy od dawna, że będą to wskazani przez kierownictwo PiS ludzie. Były senator na przykład tam Kosma Złotowski lub też były wiceminister rolnictwa. Natomiast nikt się nie spodziewał, że akurat to będzie pan Czarnecki. To na pewno wpłynęło bardzo destrukcyjnie na pracę środowiska lokalnego Prawa i Sprawiedliwości, a tym bardziej, że ułożenie listy było też jakąś taką niespodzianką, dlatego że w ostatniej chwili zdecydowano, że mogą być to parlamentarzyści. Tyle tylko, że chyba bardzo też wybrani, bo mnie tego miejsca nie udzielono na liście Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, rozmawiałem z Adamem Bielanem, rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości, i on powiedział, że co prawda ma nadzieję, że pani cały czas zrezygnuje z tego ubiegania. Czy pani po pierwsze zrezygnuje i po drugie, a jeśli jednak pani pozostanie na tej liście Libertas, że pani odejdzie z klubu Prawa i Sprawiedliwości w parlamencie? Mógłbym prosić o odpowiedź na te dwa pytania? Znaczy, dlaczego miałabym zrezygnować? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego miałabym zrezygnować, jeśli jestem zarejestrowana? Ja to traktuję dość poważnie, dlatego że sprawy, o których wspominałam, czyli obrona życia, obrona rodziny, powrót do tej cywilizacji chrześcijańskiej, do budowania prawa z wartościami chrześcijańskimi. No, tego potrzeba w prawodawstwie europejskim i nie wolno zapominać o korzeniach chrześcijańskich Europy. I uważam, że gdyby Pan Bóg dał, bym się tam dostała, to mam co robić. A czy... Nie wydaje mi się, że zrezygnuję z tego startu. No, by to wywróciło prawdopodobnie całą listę, a tego nie zamierzam robić. Może warto, aby kierownictwo PiS zastanowiło się nad traktowaniem ludzi takiego, powiedziałabym, mojego formatu albo podobnie myślących moralnie i politycznie i przestało takich ludzi lekceważyć, bo ten start to traktuję jako protest przeciwko całościowemu zachowaniu Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że... Takich ludzi. Rozumiem, że pani opuści Klub Prawa i Sprawiedliwości w polskim parlamencie. Znaczy, ja nie mam w tym kierunku w ogóle co robić. To jeśli zarząd uważa, że powinno się mnie wyrzucić, to niech mnie wyrzuci. Ja się sama wypisywać nie będę. Ja mam powody do tego, aby mówić o tym głośno i wyraźnie, że tak traktować ludzi z mojego środowiska nie wolno. Bo to są puste słowa.
kiedy mówi się, że jesteśmy szeroką taką płaszczyzną społeczną obejmującą wiele nurtów, a prawda jest taka, że bardziej Prawo i Sprawiedliwość przy układaniu list zapatruje się w kierunku liberalnym. Dziękuję Pani bardzo serdecznie. Poseł Anna Sobecka była naszym gościem. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże, Pani poseł. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.